Hej, witamy w kolejnym odcinku Archeologów Hi-Fi. Grzegorz? Grzegorz? Tak, po tej stronie Grzegorz, po drugiej stronie Darek. Cześć, Darku. Witaj. Cześć, cześć Grzegorzu. No, Hej. zgodnie z tytułem, dzisiaj poświęcimy troszeczkę czasu tak dla naszej i waszej satysfakcji i sprawdzimy sobie, co tam na Allegro w trawie piszczy. A mianowicie chodzi o magnetofony. Ustawiliśmy używane, kup teraz uszkodzone. Jeśli chcecie później licytację jakiejś zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszystko, jak najbardziej. No i cóż, Darku, zaczynamy, nie? Okej, pewnie. Dobra, to co? Pierwsze co? Technics oglądamy? Nie oglądamy. Gra. No, Technics jaki jest, każdy widzi, no. Tak, nie urywa tyłka. Tu mamy coś dla oszczędnych. Grundika, gruźlika, jak to ładnie ktoś w komentarzu napisał. Model CF7250, a najwyższy był 7550. Trzygłowicowy, tutaj jak widać diod trochę poskąpili, nie? Cztery diody do setki i dwie diody przesteru. No to już masz 12 diod. No, to działa nie przez dwa. Nieźle, dokładnie. Okej, podstawowy model, ale ma tutaj, co widzimy? Dolby BC. Tak, BC ma. O dziwo. Więc do odtwarzania może być ok. Tu jest śmiesznie, widzę, tak, umieszczona jeszcze do regulacji kątu głowicy. Otwór niestety bardziej nie zoomuje, ale pod playem. Widzisz? Znaczy nad przyciskiem. Tak. To jest na malutki śrubokręcik. Tak, no jest ok. 99 złociszy. Kable są nieucięte, więc prawdopodobnie nikt miedzi nie odzyskiwał z tego. Niby jest sprawny, tutaj opis może sobie podarujemy. Głowice trochę tam brudne. Znaczy wszystko jest brudne. No, dobra. Użytkowy. 99. Do zrobienia. Tak, V44. Tik. 110 tu ciszy. No, tika nikt nie tyka, ale kurde, ten ma powiem ci, całkiem ładny. Tak, on już jakiś czas widzę go, że tak sobie leży. Już widzę, nawet cena poszła w dół. Po ostatnim razem, jak widziałem, to jeszcze był przed promocją. Przed promocją. To znaczy tak, tak no, TIG dwugłowicowy. To chyba nie jest soft touch tak do końca przyciski, ale no, wskaźnik VU super. Również po prostu odtwarzasz, więc tutaj cena 100 złociszy adekwatna, chyba że czegoś tu brakuje. A przynajmniej jest dużo powietrza. No to jest TIG. Minimum. Tak, to jest. Tak, multum powietrza audiofilskiego, aczkolwiek może zagrać, bo TIG ma akurat dobre parametry odtwarzania. Tutaj DTC. Ma dużo wolnego miejsca jak w Techniksie. Tak, Philips DTC 600. DTC, czyli ten standard, który zdechł zanim powstał, bo Philips go sam wykończył z CD. Nawet porównywali, prawda? DTC. CD no. I problem był z wyszukiwaniem, czy z minidyskiem, przepraszam, to by odpowiedź na minidyska od Sony. Sam go wprowadził i sam ten, ja pamiętam rok 90 czy 91 pojechałem oj, statem na targi do Poznania i tam właśnie stała wieża, no wtedy to był news, stała wieża Philipsa właśnie z tym magnetofonem DCC i pamiętam tą kasetę z zakrywanym torem, taką metalową zasuweczką, nie? No to jest fajne. Znaczy na pewno jest to fajna rzecz dla miłośników kaset ogólnie, bo DTC jednak jest kompatybilna wstecznie również ze zwykłymi kasetami. Tak, z kompakt kasetę, tak, że to no, jest dwa w jednym. To jest o tyle dobre. Coś tutaj nie można robić. Albo demagnetyzować, albo wkładać metalowy kaset. Jedno z dwóch. Z czymś to się nie lubi, ale tutaj nie masz jakby trzech głowic. To są powiedzmy dwugłowicowe urządzenia, prawda? No, dobra. Nie jest napisane, także... Tutaj, ja nie mam DCC, jakoś ani DAT, ani DCC nigdy mi nie porwało, może ze względu na te ceny. No. Tak, ale na Audiazylu było parę wizyt u tutaj kolegi, który DCC jest zakochany i tutaj no na pewno by ponarzekał na cenę, ale pewnie by takie DCC przygarnął sobie Philipsa. Okej, okay, 1500 polskich złotych, już niedługo rupi polskich nowych. Dlaczego rupi? A dlatego, że mi się taka nazwa podoba.
Myślałem, że granica ma się zmienić bardziej na wschód. No to by było daleko. Nawet na południe bym powiedział bardziej. Chociaż nie, wschód. Dobra, wschód. CT737. Nie spojrzałem, ile kosztuje. Ale jest trzygłowicowy. No właśnie, spojrzyj, bo to jest fajny magnetofon. To... 990 rubli. Dobra, przestanę z tymi rupiami. 990 zł kosztuje ta przyjemność. No, trzygłowicowy balans w oddzielnej gałce. To akurat zawsze mi się podobało. Nie trzeba kręcić podwójnym pierścieniem jakimś. Tylko jest balans i masz płynny bias, tak? I kalibrację. Więc w zasadzie wszystko, co do nagrania w miarę dobrze kasety, nawet bardzo dobrze kasety, jest na miejscu. 990 zł, aż sprawdzimy, czy pan napisał, czy taki serwis widział. No nie. Świetnie zachowany. To znaczy zakonserwowany w formalinie, tak? Jeszcze działa, ale może paść. No to jest właśnie to. Ja nie wiem, czy mówiłem, znaczy może mówiłem tobie, opowiem wam. Ostatnio jakiś czas temu, dłuższy czas temu kupiłem sobie 447 Pioniera, tak? Chyba tak, 447 i był on tak zawalony. Ja jeszcze w życiu się nie spotkałem, Grześku, żeby magnetofon był tak zawalony tytoniem. Ktoś namiętnie palił papierosy w jego obecności, także aż na tej folii, na wyświetlaczu był taki film z fajek, więc musiałem go całego rozkręcić i wyczyścić łącznie z tą folią. O, Altus. Tutaj bardzo ładnie wygląda. Sam Altusik ostatnio, tak, że tak powiem, nie rzuciliśmy się na to. No, ale ten, co żeśmy widzieli na nie był tak wyczyszczony. Nie. No. Też od fajek uwalony. Tutaj jest uwalony od rozpuszczalnika chyba jakiegoś, bo te napisy tak lekko tutaj podschodziły. Ktoś to próbował doczyścić namiętnie chyba. Być może, tak, być może. Może to ten sam, tylko doczyszczony. Bardzo, bardzo. Nie, tamten miał jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, uszkodzenia, tam rogi miał pobijane. Aha, czyli to nie ten sam. Altus, czyli nie, to nie ten sam. Do zestawu Altus magnetofon. Okej, okay, jedziemy dalej. M9115, ale dobre magnetofony. To dobrze wspominam. Miałeś kiedyś Zetorka? Wiesz co? Nie. Miałem jakiś czas temu miałem na niego ochotę, ale później coś mi przeszło. Przeszło, dobra, szukamy czegoś ciekawego. Jak widać, ceny trochę zabójcze, bo to są ceny już szpulowców, bo de facto szpulowiec a kaseta, to tak różnica jest jakaś. GX75, później był chyba 95 następny, więc już jest fajnie. Reference Master. No w sumie, jak ktoś by szukał jednego, jedynego magnetofonu, no to jest dobra opcja, tak? Bo może kupić sobie 10 magnetofonów po 200 zł, albo jeden porządny za 1000 i tak. Będzie zadowolony z tego jednego, no to jest co? Przygłowite podwójny capstan direct drive, to nie ma co za bardzo padać. Na pewno maszyna będzie dobrze służyła i dobrze odtwarzała, więc 1000 zł, tak bym powiedział, że rozsądna kwota. Pod warunkiem, że ktoś nie zbiera magnetofonu, bo wtedy każda kwota jest za wysoka. Bo tutaj tak trzeba kupić jeszcze następny i następny i następny. Tak. To ciekawe, bo akurat szkoda, że nie widać oznaczeń tych głowic, bo ponoć były jakieś diamentowe głowice. Tutaj kolega mi mówił usilnie, że coś takiego było, ale jest CD DAT Direct In. Więc to jest pewnie możliwość połączenia właśnie tego CD z odpowiednim wyjściem i można po prostu naciskając tutaj recording włączyć jakby odtwarzanie płyty, synchronizować. Tak. Podobne rzeczy też pamiętam. Darek, oddal się troszeczkę od mikrofonu, bo jak mówisz głośniej, to przesterowuję tak, że uszy mi zaraz wyskoczą, a później mózg wypłynie, więc jak przestanę się odzywać... Co? To ja może oddalę mikrofon. Zdecydowanie. Masz wejścia takie do siostry. Okej, okay, jedziemy dalej. Okej. Okay. F6133 Philipsa. Ty masz Philipsa, ja mam Philipsa. Z tymi modelami to ciężko nadążyć. O, tego coś woli. Ktoś albo próbował, albo nie próbował otworzyć tej kieszeni od kasety. Tutaj zdjęcie. O, jak ktoś się zna, to wie, na co patrzy. Znaczy, to wiadomo, na co patrzymy, tak? Tak. Paski są, mechanizmy są, diody są, Dolby jest.
I myślę, że tak samo jak większość tych podstawowych Philipsów, on może fajnie zagrać i znowu nie spojrzałem na cenę, wyobraź sobie. Okej, okay, 35 zł. Jest niewysoka, jest niewysoka. Tak, zdecydowanie. To już by można było na rupie przeliczyć i to spokojnie. A, dobra, podstawki, grundiki BF3, BF4 za 350 zł. Dobra, nieważne. Już za daleko, kaset jaki dzisiaj. Co mamy? Szufladę. MDS-a, tak. Kolejnego MDS-a nie będziemy sprawdzać. Szukamy czegoś, co tyłek urwie. Technics. B555, direct drive, ale dwugłowicowy. Dobra. Zobaczmy. Tak, dwugłowicowy, tak. Podał zdjęcie z gazety, no uczyli się ludzie dodawać zdjęcie z gazety. Na żywo, no jest okej. Okay. Te Technicsy właśnie, wiesz, to z początku lat 90. no robią wrażenie. Tak, mam go nawet, gdzieś stoi u mnie. O, tutaj, ale to nie ty sprzedajesz. Nie. Ja nic nie sprzedaję. Ja zazwyczaj, ja kolekcjonuję. Jestem cały czas na etapie kolekcjonowania, nie sprzedawania. Zbieracz jesteś, tak? Zbieracz, tak. Dobrze, że nie zbieracz, bo tutaj to... bo to już by było ciężko do wytłumaczenia. Okej, okay, kaseta. No cóż, kawka wchodzi i płyniemy. KXW46, dwukieszeniowy. Zdjęcie normalnie to, nie wiem, ten tutaj znaczek jest, wygląda jakby gwiazda śmierci w tym uczestniczyła. Ale no, dwukieszeniowe taki są fajne, jeśli trudnimy się piractwem, tudzież kolega poprosi o skopiowanie kasety jakiejś. Ma to sens. No to, nadal. No to lata, 8, lata, przepraszam, 90. to był tak, to był takie. Ludzie namiętnie przegrywali sobie kasety. Zresztą ja również miałem taki magnetofon. Znaczy nie taki, takiego Technicsa, już nie pamiętam symbolu. O, patrz. Ale to widzisz, reklama dźwignią handlu, Grzesiek. No patrz. Masz naklejeczkę, tak, jaką że jak rypnie, to odsyłasz. Wtedy pan otworzy. Bo... Dobra, nie będę się wypowiadał na ten temat. Może tak jest. Nie sprawdzamy opisu. Następne ZZC 1000 zł. I do naprawy. No nic, 1000 zł do naprawy. Tak jakby ktoś ci sprzedał pół samochodu do naprawy i za pół ceny. Niekoniecznie jest to warte tych pieniędzy. Używany. Dobra, DTC rządzą się swoimi prawami. Yamaha, trzygłowicowa Yamaha, więc tutaj warto rzucić okiem. 650 zł, też promocja z 850. I tu już jest fajnie. To masz Bias, masz... Playtrim, nie pamiętam, które to było takie podbicie fajne, ale wyświetlacz daje radę. Cztery rodzaje kaset, Dolby B, Dolby C, MPX to jest do pilota. No i powiedzmy taka cena rozsądna, bo to... No, ma pewne wady. Tak, i to widoku od góry. Jeszcze trochę dalej ten mikrofon, Darku. Jeszcze. Musisz popracować na... No nic. Panel. O, tak wygląda super. W ciemności. Okej, okay, Sony. Ale się nie wyłączyłeś, prawda? Nie. Obserwuję. Teraz dobrze jest, bo już prawie pół metra ode mnie jest mikrofon. O, teraz jest naprawdę dobrze. Czyli no, musi być pół metra od ciebie. No cóż, mam nadzieję, że wybaczą nam to widzowie. Jeśli ktoś zwrócił uwagę na to, że są przestery, tak, są przestery. Zauważyliśmy to. Sony TCWE835S i też takie warte przyjrzenie się. Te Sony akurat są dość fajne. Też mają chyba Dolby, jakie mają Dolby? Dolby BC i Dolby S, więc choćby dlatego Dolby S warto pomyśleć, że tak jak zwykle nie sprawdziłem ceny. No to mało istotne, 820 zł. No nie dałbym 850. No tak, to już nie mało, bo zbliżamy się do jakiegoś GX-a Akai. Dokładnie, więc tutaj no owszem, jeśli ktoś to zbiera, szuka czegoś z Dolby S, to jest nadal trochę cena taka zbyt wysoka. SD40. Ale mara. Też widziałem, już teraz powiem, jednokasetowe Sony z Dolby S są w o wiele tak, niższej cenie. Zgadza się, no to jest powiedzmy do zestawu, tak? Tak samo jak ten Marantz tutaj, no też nie ma nic, nie ma cyfrowego nawet licznika. Tyle tylko, że jest Dolby C i pasuje do CD40.
więc taki manans do zestawu. 300 zł, dobra cena. Jeśli ktoś szuka do zestawu. Następny pionier, tutaj widzę, wysyp jest. Deków tych prostszych. Nie będziemy sprawdzać. Mów stop, bo kręcę kółkiem maszyny losującej, bo chcemy kilka stron, chociaż 5 stron ostatnio zrobić. A dzisiaj jest któryś? 17, tak? Stycznia. Tak, dzisiaj jest 17. Tak, dobrze, no to na 17 stycznia patrzymy, co jest, roku 23. CT506, tu jest dobra cena, kurczę. Za tego CT. No, bo to jest taki. Co mu dolega? Obstawiam, że paski mu dolegają. Troszeczkę traktowanie, bo tutaj rogi są lekko nadgryzione dosłownie. Krawędzie też. No ale ogólnie to jest bardzo przyzwoity kawałeczek deka. I cena nie jest jakaś bolesna. Dobra, sprawdzę ci, co mu dolega, ale tam uszkodzone braliśmy też? Używamy. No, uszkodzone zaznaczyłeś. Aha, to pan sprzedał dek. Kasetowy Onkyo TA-630D. No tak, paski. No, no, ale nie, Onkyo w opisie jest. W ogóle tutaj pan już tutaj sobie z opisami nie poradził? Toshiba, jaka ładna. Boombox Toshiba. Aż zobaczę, przepraszam, miało być magnetofony, ale to prawie są magnetofony. Roman, jak to oglądasz? Ty Darek? No proszę. No i masz jeszcze gramofon na dole. Dobra, to pomyślimy po odcinku, co z tym tamtem zrobić. Bo to nie ma lipy. Tu nie ma lipy. No i takie nasze wędrówki po Allegro. Zaraz polecimy, kurczę, na CD. No ale to zaskoczyło mnie, że tak powiem. Bo ten gramofon linearny taki wysuwany. Cena też jest dobra. No, no kurczę, no. 240 zł Toshiba. Dobra, wracamy do magnetofonu, bo za bardzo odlecimy. Jak chcecie, żebyśmy odlatywali, to też dajcie znać, bo tutaj na Olixie możemy takie coś zrobić jeszcze, myślę. A może następny odcinek taki popełnimy. TA-2020 Onkyo, to jest taka seria ładne, ale tak samo jak większość innych tych magnetofonów nie ma nic w sobie. Natomiast no ładne, ale proste. Ładne, prześliczne, bo jest... owszem, bias jest, co mamy, metale też wybieramy, więc magnetofon dla metali i rockowców, no i fajne wychyły, tak trochę przypomina takie jedno Sanio, które kiedyś miałem, ale to tylko te wychyły, bo to myślę, że oni się wymieniali. No, też Duala mi przypomina, tak, jest, był magnetofony Duala, no, wzmacniacze Duala też były z takimi wychyłami. No tak, tylko zobacz, no wychód sprawił wielkości kasety, więc to nie jest maleństwo. Właśnie one są bardzo duże, to by chyba tego nie widać na zdjęciach, jak duże, ale są wystarczające, może tak powiem. O, TCD320, no kurczę, prawie mnie on boli, bo wiesz co, jest, to jest to samo co 300, 310 i 320, to są te same. Tutaj tak. Masz tylko ewentualnie MPX-a dodanego, widzę. Ale nie ma tej cholernej trzeciej głowicy. Jeśli to by był trzygłowicowy magnetofon, to szarpa, bo miał jakąś szynkę. A tutaj jest co? Dual Capstan? No to samo co 300. Ewolucja. Trzy modele pod rząd różniące się kosmetycznie prawie, że tylko wyłącznie. Natomiast przewija to jak wściekłe. Ej, ty masz 300 chyba w serwisie teraz, nie? 310. Wiesz co? Ja no podejrzewam, że ona się już zbliża do mnie. Jest już jutro powinna gdzieś zapukać do mych drzwi. O. No, no to to, że zapukać to... do drzwi. Ale widzisz, tego nie masz. Nóżki oryginalne. Tak, nie mam nóżek. Nie mam, Czesiek, nóżek, za to mam boczki. Okej, okay, dobrze, że boczki tak. No 1100 zł dla kolekcjonera, myślę. Gratka ten magnetofon, no i przewij jak pojebany. Tak, tak, to prawda. To, jakbym miał ochotę urwać taśmę. Tak, zdecydowanie tak i za to go szanuję. Więc tutaj potencjał jest super. O, nawet taki GX 704. 704 to jest też w ogóle taka ewenementowa trochę rzecz. Bo to ani nie jest 705, ani 700, ale jest GX, więc jest taki późny GX, późna Kali nawet bym powiedział. Sądząc po tym włączniku takim jajowatym, to z okresu jest GX-a 4000, już takiego też właśnie późnego. Bo wiesz, był model 4000, 4000 Mark II i był GX 4000, to mówimy o szpula. I ten 4000 już tymi detalami właśnie przypomina ten model 704. No ale jest GX. Jest GX, czy to jest tanie GX? 500. 750.
Więc ale może... to jest takie wąskie GX, tak? To jest chyba takie 36 cm. Nie. On jest szeroki? Tak, to jest tradycyjnie 43 cm. Te GX-y są po prostu dość wysokie, natomiast tak, to jest najzwyklejszy, pasujący do reszty zestawu GX. Późny, bo późny model, ale ładny. No i GX, tak? Dalej co mamy? CT660. A zobaczmy sobie, wiesz co, chyba nie będziemy robić 5 stron. Może 2-3 strony zrobimy, żeby ten materiał naprawdę nie trwał 1,5 godziny. Dobrze. Bo dojedziemy siebie, kota, psa i cokolwiek jeszcze tam się trafi. Tutaj nic nie ma. Absolutnie. Taki późny lata 80. bym powiedział. Ale to jest chyba przed jeszcze, znaczy to jest zaraz po tym Blue Line, przepraszam. Tutaj te czarne wstawki mi coś przypominają. Niby nie jest niski model, ale taki podstawowy, coś ale 506. Coś taki. To co przed chwilą było, ten 506 model CT, to jest powiedzmy następca tego modelu, tak? Czyli podstawowy wskaźnik nagrywania, diody są, działa, prawie soft touch, no, ale masz timer start, play recording, czyli masz funkcję timera i masz precyzyjny mechanizm kasety, tam odtwarzania kasety. A co? Bo jest precyzyjny. Tak, jak jest precyzyjny, no to znaczy, że był i nieprecyzyjny. Okej, okay. Jeszcze 10 cm oddal mikrofon. Tak dla pewności. Nie, bo jak wchodzisz po prostu, tak jak wchodzisz, to nie wiem dlaczego ten mikrofon ci strasznie przesterowuje po prostu na dzień dobry. Wiesz co, ja mogę go lekko jeszcze ściszyć. O, to ścisz go, bo może to bardzo podbija. Może, tak, bo takie... teraz jest gdzieś tak na 40-45%. No bo jak takie PB mówisz na przykład, to są mocne takie głoski, więc one tutaj uderzają w ten mikrofon dosłownie. Wybuchowe. No ten Pionier, to już nie skłamię, jak powiem, że gdzieś koło roku czasu leży. Tak go widzę. Tak go ten widzisz. Pionierek, on jest autorewersem, jak widzisz. No fajny. Tak. Niski model, ale fajny. BC. No i fajnie, jak odtwarzać, bo... no... I on ma fajny ten mechanizm w sumie, bo on jest bardzo niski ten model. Znaczy niski na zasadzie wysokość. Tak. On jest taki dość płaski, na troszkę grubszy, troszkę wyższy niż kaseta. Mhm. No ciekawe. Także on już tu spokojnie rok czasu stoi. I 229 zł i kwitnie. Tak. Niestety nie czuję się na siłę, żeby go kupić. Teraz co mamy tutaj? Rosite mamy. To zwróćmy uwagę, przejechaliśmy obok Technicsa 215, bo tak. Te 6500. To jest... cholera wie, co to jest Rosita. Jest na pewno made in Germany. Trochę dualem zajeżdża, ale to do końca dual nie jest. Produkt niewiadomego pochodzenia. Ale kasetka ładna, nie ma pourywanych tutaj przełączników, bo one często gęsto odmawiają posłuszeństwa na zasadzie, że łamią się mu pod naporem siły. Więc całkiem kompletnie, no ale zobacz jak to wygląda. Ale komplet bardzo ładny. Tak, wali po oczach. Komplet będzie trzeba, bardzo ładny. Będzie trzeba nad tym twoim mikrofonem popracować naprawdę. Tak, ale to jest sam magnetofon, kompletu za to nie kupisz. Aha, tylko magnetofon. 190 zł. No, może na innej aukcji ma sprzedający wystawiony ten amplituner. Mhm. Teraz mamy SD45 Mark II Marantza. A zobaczymy sobie cenę najpierw. 200 złociszy. Super hard metal iron head i komputer kontrolny mechanizm, więc soft touch. No jest fajnie. Balans podzielnej gałeczce to jest z tej starej serii takich komputerowych właśnie Marantzów, czyli już Philips de facto, tak? Tutaj z Marantza jest napis bodajże, reszta to jest Philipsa jako marka premium. Ten jest ok i no, przełącznik napięcia, myślałem, że wyjście na pilota na początku na miniaturze, ale nie. Więc 240-220 możemy mu zapodać. Jedziemy dalej. Wilga? Nie, tutaj tak przypadkiem trafiło, ale kaseta jest. CT na razie nie ma nic takiego co
dupę. Tudzież tylnią częściową urywanie. Jest. Z tego nacjonala Panasonica. Tak. Bo wiesz co, znaczy z tej stajni bodajże był wyprodukowany, ale to właśnie nie wiem, czy to był Nacional, czy to był Marantz, czy to był Superscope, ale chyba Superscope bardzo podobny do tego. I był magnetofonem trzygłowicowym. Jedyny boombox trzygłowicowy. Boombox trzygłowicowy, no popatrz. Tak, był taki, to był Superscope. Ten tutaj szkoda niestety, że ma tą pleksję górną zbitą, bo tak to wszystko jest do zrobienia, no ta zbita górna pleksji. Dobra, pleksji też by ci ktoś dociągnął, jeśli skala nie ma. No też, to jest dodatkowa robota. No, ale co to by była za przyjemność kupić nowe w kartoniku. Cała przyjemność to jest właśnie w naprawie tego złomu. MSD 1405, no to jest złom, no jeśli dałbyś to komuś, kto nie ma zacięcia do naprawy tego, uznałby to za złom, bo nie działa. Tak? No to również dobrze można uznać malucha dużego Fiata czy Poloneza za złom. Oczywiście, jeśli ktoś w tym nie włoży czasu i pieniędzy, to jest to złom. No bo... Teraz to jest inwestycja pieniędzy. Przynajmniej. Złom. Dobrze, złom. Okay. Dobrze, wiem. No, to wie, wiadomo, no ale to są sentymenty, to jest fajna rzecz. Sama magnetofony, więc obrażam poniekąd sam siebie. Okej, okay, TA2570 to jest z końcówki produkcji, powiedzmy, Onkyo. Już ta Integra jest fajna, tak? Czyli masz wyszukiwanie AMCS, masz kalibrację oddzielną dla lewego, prawego kanału, balans w oddzielnej gałce, zapewne bias tam dalej się pojawia, trzy głowice, trzy silniki, dual capsan. Więc wszystko, co na jedną kasetę powinno być w wyższym modelu. Cena chyba troszeczkę, no 1680 zł. Trochę wątpię, żeby ktoś się rzucił na to, jak na świeże mięsko. RSB, no tutaj 4000, promocja, 4700 nikt nie dał, 4000 na pewno. No tutaj mamy RSB Drzesiek 85, więc jest on już blisko RSB setki, stąd ta cena. No chyba. Wiesz co, nie miałem, nie będę tutaj się wypowiadał na temat tego, czy to jest super magnetofon, czy nie jest super magnetofon, jest trzygłowicowy, ma DBX, ma Dolby BC, ma wszystko, tak? Tak. No jest rzeczywiście blisko setki, więc ta cena w sumie nie jest zła, ale jakoś... No, powiem ci, najładniejszy z tych magnetofonów, jakie dzisiaj tu oglądamy. Z nowości to... A chyba obok tego Onkyo przed chwilą, co żeśmy widzieli, tak. Potem to też jest ładne. Bo w ogóle nie wiem, kto nie ma tej serii Onkyo, tak, to po wyłączeniu światła w pokoju, w mieszkaniu, ten wyświetlacz tak daje, że on robi taką poświatę. Aha, bardzo mocno jest. Lampka. CT339 nie jest to wysoki model, więc nie zwrócimy na niego uwagi. Aurex 150 Aurex. Zł i Aurexa. No. On też tu już sobie leży, ten Aurex. Tak, leży. Jest urokliwy, tak? Bo to była taka seria Aurexa, to szyby, gdzie te wychyły wskaźniki były dość obsceniczne, bym powiedział, czyli bardzo duże. I właśnie dziwne, niemalże lampki bym powiedział tutaj są, jakby ktoś nie widział poziomu, to tutaj widział na pewno poziom bardzo dobrze. No i Toshiba, no miała swoje jakieś takie cukierki. Ten raczej jest tym tanim cukierkiem. Tak. 150 zł, cena adekwatna. Co tu my mamy? Data, 12900. No dobra, niech ktoś kupi Data za 12900. Jakbym miał, i tak bym nie wydał. Wolałbym kupić sobie samochód. C828 Auto Reverse. No, co ja mogę powiedzieć? No mam dwie sztuki tego, no to chyba coś mogę powiedzieć. No pierwsze, tak, to możesz powiedzieć. To coś powiem. Czyli tak, pierwsze co, pan zajebiście dużo z nim zrobił, bardzo profesjonalne, nie wiadomo co jest po lewej i po prawej. No nie będę, no dobra, trochę się czepię, muszę. Czterościeżkowa głowica, praktycznie Auto Reverse działa momentalnie. Odtwarza świetnie, głowica szkliwiona, tak jak w AKIGX-ie. Do tego jeszcze co? Masz tutaj zamiast stop, masz czujniki jeszcze na fotokomórce tutaj po bokach, na środku, co widzisz. Tak.
I na pewno, jeśli ktoś by kupił ten magnetofon w stanie takim nienaruszonym, kolekcjonerskim, to pierwsze co to mu wybuchnie kondensator prostujący zaraz za transformatorem, bo jest tak chuj wiadomo jaki, że to musi wybuchnąć, bo w każdym egzemplarzu, który miałem z tego rocznika, wybuchał. Taki filtrujący kondensator, bo kiedyś był skok napięcia, więc tutaj akurat z racji tego, że zobaczył prąd po tylu latach, stwierdził, pierdziele, nie robię, wybucham. Anegdotka. Tutaj mamy co? Mamy kieszonki, więc to jest rozczłonkowo, więc zaraz trafimy pewnie na magnetofony bez tych kieszeni. Tak się sprzedaje. Tutaj następny Pioneer CT939. Drogo, ładnie, Pioneer. Tutaj kasetka już taka, o, porównaj z tamtą, co oglądaliśmy z Sony przed chwilą, prawda? Tak. Dolby BC, nie masz Eski, ale cena... Nie masz Eski, tak. Tak, ale cena jest taka dość przyjemna. Zresztą ta Eska, właśnie nie jestem pewien, czy ona jest kompatybilna z poprzednimi, czy nie, więc tutaj ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. CT, ale ładne zdjęcie, 3800, no 3800 to musi być ładne zdjęcie. Ojej. Światy zrobił w Photoshopie. Pięknie. Gratis kasety. CTS830S. S pewnie od Dolby S. Bias na przycisk sobie stawiamy. Mamy tryby wyświetlania w wskaźniku. Super Auto Ble. Blend. Ble to jest, ble. Przy nagrywaniu, nie? Do nagrywania to słyszy. Ale trzy głowice Dolby B. Czy tam S, Dolby S i Dual Capstan. Takie podobne do wszystkiego, co było w tym czasie, czyli do Tików, do Sony. No po prostu zjąłbyś znaczek, założyłbyś na to znaczek Tika, też by pasowało. No tak, tam była taka moda z tymi kieszeniami po środku, jakoś mnie się to nie podoba. I one były bardzo podobne wszystkie do siebie. Tak, no mam Tika, który wygląda tak samo. KDX1 JVC. Zwrócimy na to uwagę? Chyba nie. Jedziemy dalej sobie. WX707, to dwukieszeniowa IWA. Też tak troszeczkę olejemy to. No, szukamy czegoś, co nas interesuje. RSM33, czyli podstawowy model, najwyższy, bo tu chyba 66 albo 77 albo 68. Boże, tu się już pogubiłem troszeczkę w zeznaniach. Ale prawie najwyższy był trzygłowicowy, a najwyższym modelem z tej serii był z autorewersem. To była nowość. Tam chyba Roman Audiozylu pokazywał w którymś odcinku właśnie ten z autorewersem. Nagrywa w miarę dobrze. Ja pamiętam, bo miałem ten trzygłowicowy z tej serii Technicsa. Z niektórymi kasetami sobie radził, z niektórymi kasetami sobie nie radził. Pewnie wina elektroniki, ale nie chciało mi się po prostu w to już inwestować ani czasu, ani energii, bo to jednak, mówiąc brutalnie, nie warto było dla mnie tego robić. TIK V8000, no tutaj jest taki już ostatni rodzynek, tak? S pewnie Dolby S, ale mamy wszystko na elektronice. Ja bym chciał zobaczyć mechanizm tego magnetofonu, bo pewnie jest taki sam jak w wszystkich tych TIKach, czyli totalne minimum. Ale mamy też, wybieramy sobie długość taśmy już, timery, nie timery, o. Biasy, poziomy, Silver Direct, poziom nagrywania, phone level. Dolby BC, czyli bez S, no i podgląd źródła. Ale cena... No właśnie, tak się zastanawiam nad tą ceną. Nie no, popłynął pan, ale będzie miał jeszcze go puszczać. Być może dlatego niektórzy tak robią. Mam nadzieję, że te osoby nie oglądają naszego kanału. Akai GXF31. No dobra. To znowuż cena taka trochę bolesna, bo to jest zwykły dwugłowicowy, tak? Direct Drive, owszem. Dolby BC i to by było wszystko, tak? Z tych takich pamiętam, nie wiem, czy w którymś katalogu go nie oglądaliśmy też. Chyba tak, chyba oglądaliśmy. Takie zaślepki jak w samochodach z lat 80. po prostu. Tu powinno być jeszcze, nie wiem, coś, tu powinno być coś w drugą stronę, bo te wyższe modele to F99 to był w ogóle podobny magnetofon, ale z autorewersem trzygłowicowy, tak? Więc to była klasa w samym sobie, co do tych wyświetlaczy. Czy tam jeszcze nie był pilot Krzysiek chowany, czy jakaś szufladka? Już nie pamiętam. Na dole była szufladka. Na dole. Tam jeszcze Sharp RT100. Sharp, okazja. Zobaczmy sobie okazję. Przydałoby się umyć okazję.
No szart. Nie wiem, co tutaj powiedzieć. Dek jak dek. Miejsce na antenę chyba. Albo przewód. No, albo nosidełko. Ale szarf zmęczony życiem. Zmęczony życiem, ale też no, czasami, którym powstał, też chyba zmęczony już. Gramofon. Bo oglądamy magnetofony, to jak najbardziej dobre miejsce. Tak. Aiwa F330. Audiofilski magnetofon. No patrz. My się cały czas obracamy wokół audiofilskich sprzętów. Oj, ale zniszczona ta Aiwa. Ja mam tą Aiwę i nie wiedziałem, że jest audiofilska, no ale to już wiem. No to już wiesz, że masz audiofilski. To już wiem, audiofilski parapet. To mnie trochę boli, że używanie, że tak powiem, słowa audiofilskie, super i tak dalej weszło w jakiś nawyk, ale no... Nagminne jest nieuzasadnione w ogóle. No. Tak, jest po prostu bolesne. Przepraszam, będę poprawny politycznie tutaj, albo niepoprawny politycznie i powiem, że przesada. Ładny parapet, ale idziemy dalej. O, tutaj ASC. No. Bardzo rzadki magnetofon. Bardzo rzadki. Cena, kurczę. I tu zobacz, tak pierdzieliłem na lewo i prawo, że 3000 droga, bo nie? No. A tutaj jakbym miał 4000... czy tam 5, no szarpałbym. Kto wie? No nie, to brałbym to. Potem 3 brałbym to. Bo to mimo wszystko jest jedna trzecia ceny czegoś, co prawdopodobnie Dragona wciągnie. Tak. To jest w tej chwili jedna trzecia ceny Dragona, no dokładnie. A magnetofon tej samej klasy de facto. Tylko widzisz, on też masz po te komórki. Tak, też jest. No. Podwójny kapsan, mechanizm, tu jest w ogóle ciekawostką to, że... O, jest ciekawostka właśnie. Wiesz, co to jest? Silniki, każdy silnik jest na jeden silnik na... Tu jest direct drive. Jedną stronę, drugi silnik na drugą stronę, a mimo to jest i paseczek. To jest tak samo jak w Tandbergu. No, mniej więcej tak, ale no, rozwiązanie fajne. To znaczy tutaj przypinasz kasetę już w tym miejscu, to są rolki. Tak, dokładasz, tak, zgadza się. W Tandbergu też tak jest? Że bezpośrednio na silnik? No bo kapsanem, ale to... Bo właśnie nie wiem, gdzie tu jest góra, gdzie tu jest dół, szczerze mówiąc. Ale zakładam po ilości kabli, że dół jest na dole tego zdjęcia. Czyli tutaj gdzieś. No okej, okay. Jest po... Jeszcze wczoraj, przedwczoraj pamiętałem, jak jest w Tandbergu. Dzisiaj nie pamiętam, ale wiem, że w Tandbergu jeden silnik jest na jeden kapsan, drugi silnik jest na drugi kapsan, jest jeszcze trzeci silnik na playa, mi się wydaje. Aha, no okej, okay. Ale jest tutaj zdrowo. 5000 i powiem ci, to mnie nie boli. Nie boli te 5000. Okej, okay. Jedziemy dalej, czy coś takiego, co? Zatrzymujemy się tylko, jak coś będzie ciekawego. Sankyo. Ciekawostka. I tyle. Tu są jakieś zwykłe, które ja bym nie zwrócił uwagi, przepraszam. Co my tu mamy dalej? O, ten pionierek. To jest chyba 506, no to jest ten, co mieliśmy. To żeśmy widzieli, tak? Tak, w podobnej cenie, albo ten sam. Ten sam? Nie. Nie, inny. Znaczy się ten sam, a inny. Nie, o, inny. Inny, bo tam inny. Była gałka, ale odmiany. Więc to troszeczkę, że tak powiem, dyskredytuje. Magnetofon, brak gałki. Bo to albo w najlepszym wypadku sobie dotoczysz, albo znajdziesz drugi podobny na części, więc bez sensu. Tak. Yamaha długolicowa C901, to maleństwo, co tutaj robi? No nic nie robi. Tak, nic nie ma, to nic nie robi. Tak, i ile pan chce za łódkę? 120 zł. 120 zł. Już trzeba czytać tytuły. Ale Zorak, ja nie wiem. Sony TCK60, 1000 zł, długolicowy, tak? Tylko tyle, że jest z przodu. Piękny, tutaj jest, no, nawet pisze Liquid Crystal Peak Program Meter. Tak. Czyli wyświetlacz ciekło krystaliczne. No ciekło krystaliczne. Z tyłu, szkoda, tutaj jest tył? Ach, nie ma dykty, bo któryś taki miał dyktę z tyłu, ale no wychył. Robi wrażenie, gorzej jak wyleje. No, w transporcie. Tak, ciekłe kryształy mają to do siebie, że są ciekłe. Ale jest. Licznik, wszystko tutaj jest chyba. Nie, o nie, to nie jest licznik, tylko wybierasz sobie, który akurat sobie utwór chcesz włączyć na kasecie. Więc takie futury są, ale. No dobra, cena fajna. Sony się ceni.
ostatnia strona na dzisiaj, żeby siebie nie zamęczyć i was też. Tymże odcinkiem, może jeszcze dzisiaj go wrzucimy. Żeby był na świeżo. Teraz co? Technics, Yamaha, KX670. Nie wiem, czy ta Yamaha jest trzygłowicowa, czy... Jest trzygłowicowa. Dość tanie. Szczerze mówiąc, Yamaha trzygłowicowej nie miałem. 800 zł cena już taka troszeczkę... No właśnie, tutaj się kończy. Czy chcę mieć kasetę, czy już nie dołożyć troszeczkę do szpuli? I ja bym wolał dołożyć do szpuli mimo wszystko. Jakbym miał 1000 zł na kasetę wydać. To jest u mnie bariera taka, Darku, psychologiczna, nie wiem jak u ciebie. Zgadza się na przykład, ale jak ktoś ma dużą kolekcję kaset, co tu mamy? Ale tu mamy Siemensa. Tak, czyli Sanio. Siemensa. To jest Sanio. Znaczy się wracając do tematu, jak ktoś ma jakąś tam sporą kolekcję kaset, no to jestem w stanie to zrozumieć państwu. Nawet w stanie zrozumieć, że kupi sobie ASC, Dragona, czy nie wiem. No, bo chce mieć. Czy innego na Kamichi. No dokładnie. To było Sanio, to jest imię, to jest Sanio, bo akurat wczoraj twój imiennik mnie uświadomił, że 666 to jest Sanio. Po prostu. Mhm. I teraz tak, na Kamichi DR10 Gold 3000. Dobra. No, tu jeszcze się trzygłowicowy Dual Capson 3000 na Kamichi. Powiem ci, jest okej. Okay. Pójdę na Kamichi, ale jest okej. Okay. No to jest na Kamichi, tak? Tak. No, tutaj sama nazwa robi swoje. Chyba masz wyszukiwanie. Tak, monitor, tape, MPX, no prawidłnie, trzygłowicowy na kamień, czyli za 3000 zł. 1000 zł za każdą. Po 1000 za głowicę. Tak jest. Oj, z tym mikrofonem trzeba popracować. Ale Grzesiek, ja w tej chwili byłem z 1,20 m od mikrofonu. To coś się temu mikrofonowi poprawiło, że tak zaczyna zbierać. Stwierdził, że jest używany, to zaczyna działać. CD1351 Nordmende. Nadal top. Znaczy to jest fajne, bo to jest szuflada. Tak. No to jest fajne. Podoba mi się. Tak, to jest małe, fajne i w całości na pewno... I podświetlany ma włącznik power. Tak, cała wieża robi wrażenie. 450 zł, więc myślę, że taką wieżę byś mógł sobie spokojnie około 1000 zł i całą wieżę byś mógł kupić, więc no właśnie. 650 zł. No, Wojtas. Pozdrawiamy Wojtasa. To jest ciekawostka, bo to jest amplituner z kasetą. Tutaj ja właśnie nie pamiętam, ale te wychyły chyba działają również przy słuchaniu radia, więc taka jest ciekawostka. Na pewno jest ciekawostką. Jak ktoś szuka all-in-one takiego, to no jest na co rzucić oko. Tutaj. Monitor masz, ciekawe. Tej monitor, ale masz dwie głowice. No tak, zamiast kupować jakiegoś RFT, to już lepiej kupić sobie takie Akai. No to jest droższe chyba trochę niż RFT, bo 600 zł, nie? No, ale droższe może 100%, no ale to jest... No jest alternatywa. Okay. Jest alternatywa, tak? Fajna zabawa. Tak, jeżeli ktoś czuje potrzeby posiadają, to jak najbardziej. Okej, okay, tutaj nawet drugi raz się ten MSD1405 nam włączył. No to bardzo brzydko, to jest bardzo brzydko. Dobra, tutaj jest użyty, jest cen 830. Te gałki jeszcze szłoby jakoś poszukać. Ogólnie nomen omen dość często je montowano w takich lagach, tak? Czyli w tych łódeczkach z gramofonami i amplitunerami. Ładna rzecz, ta jest trochę zużyta, ale ładna. Ogólnie przyjemny, ciekawy magnetofon, ciekawa konstrukcja. I chyba ma rączkę z przodu, jak pamiętam. Z przodu pewnie nie zobaczymy go zaraz. A jest z przodu. To jest chyba... Albo nie, w niższym modelu to była rączka. Jedziemy dalej. Sunwave. To jeszcze zobaczymy. 125 zł. DD raczej nie Direct Drive. Okej. Okay. Jest. No, tutaj ciężko coś powiedzieć na ten temat. Chyba nawet cena 130 zł mówi sama za siebie, gdzie Allegro też chyba je zarabia. Kenwood Yamaha K500. No ładna, bo stara Yamaha.
dość taka 500. KX, ten łódzik ładny. 660. Dat, Tascama. No, to dla mnie się kodata. Może jak będziemy szukać datów. Dat. Magnetofonów typu DAT, Digital Analog Tape, to zerkniemy sobie. Optonik. Wylał czy nie wylał? Wylał. Wylał. Optonik wylał. Zawsze wylewa. Zawsze wylewa. Optonik zawsze wylewa. Tak, tak, bardzo ładne, znaczy ładne te wychyły są piękne w ogóle. Wszystko tu jest piękne, poza wyświetlaczem LCD właśnie, tak jak w Sony, który no, zawsze wylewa. Przycisk mamy jak w Star Treku, to też jest fajne, no ale niestety ten wyświetlacz wiecznie wylewa. Dokładnie tak. LCD Light, jeszcze mógł sobie tutaj zmniejszyć. No prześliczny magnetofon. Prześliczny. To trzeba mu oddać. 700 zł kosztuje. CF300. To sobie z ciekawości zobaczę, bo to jest taki niski model. Widać po piaskowaniu. Po niektóre elementy chyba. Albo za to ma tylko jeden wskaźnik diodowy? No to wygląda. Okej, okay. Takie minimum, absolutne. Te magnetofony często były tam w zestawach Rosita na przykład, bo coś takiego. Niby zestaw ładny, ale magnetofon, no wiadomo jaki. Onkyo Integra, 25,50 też oglądaliśmy. Tu jest za rozsądniejsze pieniądze, 450 zł. Ta Integra? Technics 2830 R1, to jest prawie to samo co tam Integra. BO Cord 8000. O. Tutaj możemy zobaczyć. To mnie w Banku Lusana trochę boli, że piękne, no po prostu piękne. Ojej, tutaj tak. Ma pan jeszcze więcej piękności po lewej. Czyli ma cały zestaw tego. Ale no niestety Banku Lusana chyba nie miał w swojej ofercie trzygłowicowego magnetofonu. One służyły do odtwarzania. Pan, który kupował Bang & Olufsena, nie parał się czymś takim jak nagrywanie kaset. Tu się kasety kupowało już nagrane. Nagrane, gotowe. Tak, bo cię było stać na to. Możliwe, że taka filozofia temu akurat sprzyjała. 2000 zł za wygląd. Bo jest ładna, a ludzie kupują oczami. Optonik jeszcze, no zobacz, ostatnia strona na dzisiaj, ale Direct Drive. Optonik, jakby dual ten 828 troszkę. No, troszeczkę tak, ale no mimo wszystko Sharp to raczej nie macał w tym paluszku. Patrzę, czy tylko jest jakiś, nie, dwie głowice jest, tylko linia i mikrofon. Jako wejście, pick hold, ładna rzecz, bardzo ładna rzecz. Na napędzie bezpośrednim blachę się puka. No i tyle. No Direct Drive no, przede wszystkim, tak? O, na zielono podświetlone. Ładna rzecz. Cenowo jeszcze tak widzisz. Ja nie zwracam uwagi na cenę. 300 zł. Tutaj jakbym miał może wolne 300 zł, to bym zaszalał. I kończymy na Technicsie, ale to jest chyba od średniej wieży dzisiaj. To jest stary Technics. Oj. Gdzieś przy jakiejś lampce stanął, czy przy lutownicy. No, więc był to fajny Technics. No i taki żywot Technicsa i 200 zł. To co, Darku? Dzisiaj co wygrywa dla ciebie? Wiesz co? Co wygrywa dla mnie? ASC? ASC chyba. ASC. Było parę fajnych magnetofonów, ale to mówię, to jest taki luźny przegląd. Raczej bym powiedział felieton niż rasowy przeglądanie z parametrami. Zapraszamy oczywiście do następnych odcinków. Dziękujemy za wspólne oglądanie. Zapraszamy też na audioazyl oczywiście jak zwykle. I napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć następnym razem. Dziękuję, Darku. Miło spędzony czas. Dziękuję, Grzegorzu. No, trzymaj się. Hej. Cześć, hej.